Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Jak widzicie, decyzja została podjęta. Dla tych, co nie znają owego tytułu, którzy nie poznają po menu, co tu jest grane, zagramy sobie dzisiaj w Dungeon Keeper, w pierwszą część. Firma Bullfrog naprawdę dokonała wielkiej rewolucji, jeżeli chodzi o tą grę, ponieważ zmieniła troszeczkę taktykę. W większości gier, ja przynajmniej sobie nie przypominam, żeby w tamtym okresie w jakichś grach innych, że tak powiem, tego typu motyw występował. Po prostu obrócili koncepcję gry do góry nogami. Zawsze graliśmy dobrym bohaterem, wycieraliśmy zło, byliśmy tymi najlepszymi, tymi zbawcami świata. Tutaj jest, moi drodzy, zupełnie na odwrót. Tutaj jesteśmy właśnie, jesteśmy źli. Naszym zadaniem jest podbić właśnie daną krainę. Jesteśmy oczywiście dozorcą lochu, który sobie tam buduje ten loch. Musimy nasze piękne potwory, dbać o nasze potwory. Jeszcze zaraz wszystko pokażę dokładnie. To jest drugi etap. Oczywiście jedynie słuszna wersja polska. Żadnych anglojęzycznych, ponieważ dubbing jest naprawdę udany. Pierwsze co, musimy sobie wybudować parę komnat, zbierać złoto. Dajemy tutaj, że tak powiem, oznaczamy sobie teren, który mają kopać nasze chochliki. Co jest bardzo akurat fajne. Tak, tutaj nam podpowiada akurat komputer, że musimy zdobyć skarbiec, żeby nie gdzie gromadzić złoto. Generalnie tworzymy lochy. O to tu w tym wszystkim chodzi. Tworzymy lochy, do którego potem sobie przychodzą potworki. Musimy tym potworom zapewnić jakiś byt, natomiast później wykorzystać musimy te potwory, a raczej chcemy je bardzo mocno wykorzystać, do tego, żeby podbić daną krainę. Najczęściej wiąże się to z tym, że trzeba po prostu zabić tych dobrych, którzy bronią swojej krainy. My jesteśmy najeźdźcami, ale czasem też mamy do czynienia z innymi dozorcami lochów. To nie jest tylko tak ładnie, pięknie, że zabijmy tych dobrych, ale są też inni źli, którzy z chęcią by sobie daną krainę podbili i stwierdzają, kurczę, że to jednak jest, że to jednak oni powinni rządzić, nie my. No więc dlatego też będziemy w późniejszych etapach, bijemy się z innymi dozorcami lochów. Co jest bardzo fajne w tej grze, przede wszystkim taki klimat troszeczkę jakby nie tyle zwariowany, co... No może i troszkę tak, no jest to, jak już mówiłem wcześniej, obrócenie całej koncepcji dotychczas istniejącej w grach. Czyli po prostu nie jesteśmy już dobrymi bohaterami, tylko jesteśmy tymi złymi, co mi się osobiście bardzo podoba. Możemy tworzyć nowe chochliki. Robimy to oczywiście za złoto. Im więcej chochlików mamy, tym więcej złota nas kosztuje utworzenie nowego chochlika, dlatego musimy robić to na początku bardzo rozważnie, ponieważ budowanie każdych z komnat wymaga też pieniędzy. To nie jest tak, że sobie wszystko budujemy za darmo, tylko kasa się wszędzie toczy. Tak? Trzeba wybudować dla stworów leża. A że nasze potwory lubią sobie zjeść, potrzebują także kurnika. Ludzie będą sobie chodziły kurki, a oni w razie potrzeb będą sobie tam chodzić i jeść. Ja zawsze buduję kurniki blisko leża, ponieważ zauważyłem, że po prostu sprawdza się to, że potwory sobie wstają, najczęściej sobie pośpi taki leń jeden patentowany i pójdzie sobie od razu kurę zjeść i jest wtedy zadowolony. Jak potwór zadowolony, ma brzuch pełny, to i chętnie sobie wtedy ćwiczy, ponieważ też można nasze potwory trenować, chętnie sobie ćwiczy i chętniej wtedy walczy dla nas. Właśnie, co jest to zaskakujące? To jest bardzo fajne, że musimy też trzymać jakiś poziom zadowolenia naszych potworów. Co jakiś czas potwory dostają pieniądze. Jest tak zwany dzień wypłaty. I po prostu potwory udają się całą zgrają do naszego skarbca, bo należy tam kasę. Jeżeli tej kasy mamy mało,
to rośnie niezadowolenie potworów i potwory po prostu odchodzą z naszego lochu. Tak, tu jest takie wejście i żeby właśnie potwory napływały do naszego pięknego lochu, musimy tu się przekopać i te wejście oznaczyć. To właśnie wszystko robią chochliki. Chochliki sobie kopią, tworzą nowe komnaty. No, wiadomo, tacy zwykli robole, nie? To są najzwyklejsi robole, którzy pełnią bardzo, bardzo ważną funkcję. Tak sobie tutaj takie niesynchroniczne porobię te komnaty. Dokupiłem się troszkę po złoto. Tak. Aby można wybudować, że tak cokolwiek w naszym lochu, chochlik musi także oznaczyć teren. Tak to brzmi trochę śmiesznie, wiem, jakby tam miał wiadomo co zrobić, ale no tak, nie wiem jak to się nazwać. No, po prostu musi ten teren sobie tutaj oznaczyć i wtedy możemy się budować. Dobra, poczekajmy może aż chochliki trochę się tutaj przebiją. Każdego potwora możemy podnieść. Puścić go sobie w dowolnym miejscu w lochu. Możemy dać mu klapsa, aby szybciej wykonywał swoją pracę. Tak, możemy nawet w ten sposób zabić swojego potwora, jeżeli mamy po prostu zły dzień, jesteśmy, nie wiem, wkurzeni, ktoś nas wkurzył z naszych potworków, możemy go nawet zakatować, co jest też nowością. Co mi się jeszcze bardzo podoba, w każdego stwora możemy się wcielić. O, już mnie atakują gdzieś. Możemy się wcielić i możemy generalnie tym stworkiem też się przekopywać przed chochlikiem, teraz mam chochlika. Mogę się przekopywać, mogę oznaczać też te swoje właśnie swoje miejsce w lochu. Co tu się stało? Okej, mamy nowe stwory już. To nas właśnie informują, że mamy nowe stwory. One sobie przychodzą właśnie z tego wejścia lochów i jak widać sobie tu już zakładają leże. Kurki sobie biegają i mamy jakiś nowy, tak, salę treningową. To jest bardzo ważne. Za trening też niestety płacimy, więc wszędzie kasa, wszędzie rozbija się o pieniądze. Tu dokupałem się do nowego skarbca, super, trochę mi wejdzie kasiory. Przede wszystkim nie możemy pozwolić wrogowi, aby zniszczył nasze serce lochu. To jest to, co tak naprawdę stanowi... To jest takie, no, jak to powiedzieć, no, centrum naszego lochu. Jeżeli serce lochu zostanie zniszczone, to do widzenia, koniec gry. Dobra, wybudujemy troszkę. Gdzie trzeba ulepszyć nasze stwory. Maksymalny level stwora chyba był level 10, ale na etapach właśnie początkowych jest to chyba niemożliwe do osiągnięcia, bo maksymalnie 4 level. No nieważne. Chochliki widzę nie ogarniają tematu. Co one tam robią? Zanoszą złoto do skarbca. Dobrze, niech sobie tutaj działają. Jeszcze parę chochlików wywołam. Szybciej do roboty. Szybciej. Tak. I tu mamy... Co to był za stworek? A nie pamiętam jak się nazywał. Ale ten stwór bardzo lubi sobie ćwiczyć, nie? On jest taki szalony, który napierdziela, że on po prostu cały dzień będzie chciał w tej, nazwijmy to, siłowni, sali treningowej. Natomiast żuki są bardzo leniwe. Żuków osobiście nie lubię. Żuki mnie denerwują, są leniwe i trzeba je popędzać. Trzeba je wrzucić sobie do komnaty. Wtedy zaczynają ćwiczyć. Muchy to tacy typowi zwiadowcy. One sobie zawsze gdzieś na terenie odkrywce tam lata, eksploruje. Mamy dwie muchy, do treningu też zapędzimy. O, widzicie. Te numerki, które tutaj skaczą, to jest koszt, ile kosztuje wytrenowanie tego stworka. Ile właśnie teraz pieniążków nam schodzi za to, że on się kształci, szkoli. Dobra, sprawdźmy teraz, czy leże. W leżach jeszcze jest miejsce, tu mamy jeszcze w kurniku troszkę. Tu jest skarbiec, kasa poszła do nas. Dobra. Jest jeden z pierwszych etapów, dlatego nie mamy tutaj większej ilości komnat do wybudowania. Później można oczywiście wybudować nawet salę tortur, gdzie możemy po prostu naszych przeciwników przenieść. Możemy ich zamknąć w osobnym pomieszczeniu, wstawić drzwi.
i torturować takich ludzi, nie? To po prostu jest tu pełno rzeczy, które dają taką trochę chorą satysfakcję właśnie z męczenia, z bycia złym. No bo to, o to właśnie tak naprawdę chodzi, no. My jesteśmy źli. O, dzień wypłat. I stwory masowe, jak widzicie, ruszają sobie do skarbca i zabierają nam siano. No i wracają do swoich zadań. Możemy także stwory nagradzać. Jeżeli przypuśćmy, stwierdzimy, że ktoś się, nie wiem, dobrze spisał w walce, stworki na przykład zobaczymy, że jest jeden taki rzeźnik, który wow, nie, dobrze nawala, albo po prostu chcemy poprawić troszkę morale w naszym skarbcu, możemy wysypać na stworka złoto. To mi się tak cieszy, jest taka krótka animacja, że on tak sobie skacze, cieszy się i... Dobra, próbujemy dalej. Trenujemy troszeczkę nasze stwory, myślę. I zaraz wypadałoby się... pokopać troszkę i poszukać naszych wrogów. Dobra, spójrzmy na mapę. Bohaterowie są już w drodze. Upewnij się, że twoje stwory są dobrze wyszkolone i gotowe na odparcie ataku. Tak, po jakimś czasie bohaterowie robią po prostu na nas szturm. Jeżeli nie mamy umocnionych ścian, to co właśnie teraz robią tu chochliki, to bohaterowie się bez problemu przekupią do naszego lochu. Tu mamy na mapce, przybliżę troszkę minimapkę, tu mamy takie kropeczki oznaczone, znaczy, że to właśnie bohaterowie idą w kierunku naszego pięknego lochu. Ja myślę, że troszeczkę jeszcze wytrenujemy nasze stwory. Można też wytrenować chochliki, co powoduje, że lepiej i szybciej pracują, a także są dobre potem w walce. Jest to najsłabsza jednostka, fakt faktem, natomiast jak wytrenujemy chochlika odpowiednio, to także walcą można się sprawdzić i przebijać szybciej ściany. Bohaterowie powoli do nas idą. Okej, ułatwmy trochę im sprawę. Przebijemy się do nich. Ja tu już sobie potwory zbieram. Potwory generalnie bierzemy sobie w łapkę i przenosimy. Dobra, już dochodzi do ataku. No, myślałem, że będzie więcej. Dobra, trzeba puścić muchy z lodowca. Patrzcie, muchy właśnie sobie fruwają. Pięknie. Możemy też wcielić się w muchę. Powalczyć troszkę na przykład. Możemy też polatać, pozwiedzać. Dobra, zabierzmy tą muchę. Na samym końcu zawsze, w jakiejś tam danej serii ataków, przychodzi w końcu szarża, w której atakuje nas sam władca krainy. To jest taki bohater, super zarąbisty bohater, który generalnie potrafi spuścić naprawdę mocny, za przeproszeniem, wpierdol, nie? Dlatego dobrze mieć właśnie te stwory wyszkolone. Dobrze jest zbudować silną armię. Składającą się także z silniejszych stworów niż te, co tutaj jeszcze widzimy. No i co? I czekamy na tego Batafiana, aż tu do nas przyjdzie. Tu widzę już chyba. No, chyba próbują się właśnie przebić. Dobra, ułatwimy im temat, żeby szybciej to skończyć. I zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze trochę chochliki puszczę. Dwie muchy jeszcze tutaj, dwie muchy jeszcze puścimy i trochę sobie podkrywają terenu. Oho, gdzieś się walka dzieje. Tutaj. Cholera.
Ciśnij go. Dobrze. Aha, mamy teraz właśnie trochę kłopotów, bo władca krainy postanawia się z nami bić. Dobra, super, czekamy na niego. I myślę, że taki mu spuścimy łomot, że... No... Że wygramy, nie? Dobra. Mucha. Nie ma co dawać, żeby... Nie ma co po prostu biedną muchę stawiać na pastwę losu. Jest to słaby dość zawodnik. Dlatego warto zawsze kogoś po prostu cofnąć, szybko chwycić stworka, który sobie sam się bije. I po prostu wrzucić do ataku swoje... całą resztę armii. Jest! No i przeszliśmy właśnie etap w tym momencie. Możemy sobie oczywiście dalej grać. W każdym etapie jest dużo sekretów do odkrycia. I warto się troszkę pobawić, ponieważ możemy zdobyć na przykład trochę więcej złota, troszeczkę jakichś tam innych dodatków. Już tak do końca nie pamiętam, bo ostatnim razem Dungeon Keepera grałem no, bardzo dawno. Ale pamiętam, że zawsze w każdym etapie był jakiś bonus. Coś tam można było sobie jakoś, przypuśćmy tutaj, coś, nie? W tym, na tym levelu jeszcze nie możemy budować mostu, więc nie mogę także tutaj, że tak powiem, zaznaczyć tego terenu jako swój loch. Ale przy pomocy, przypuśćmy, tego czaru. Crinium internum. Możemy wcielić się w muchę i sobie po prostu pofruwać i coś tam poprzenosić, posprawdzać, podkopywać. No, to już zależy od kreatywności gracza w tym momencie. Dobra, myślę, że naciśniemy spację i pójdziemy sobie dalej. Zagramy sobie. Ok, tu można się wpisać. Ja się wpiszę retro. Dobrze, jedziemy dalej. Gra składa się chyba z 20 etapów, o ile się nie mylę. Później naprawdę jest już niezła jazda, jest naprawdę trudno. Teraz to jest tak naprawdę zabawa. Te pierwsze właśnie etapy. Dobra, zaczynamy jak zawsze od złota. No później naprawdę jest ostra jazda, jest ciężko. Mało tego, że musimy rozwalić jednego czy dwóch dozorców, to jeszcze mamy na karku właśnie władcę krainy. Dobrego bohatera, który też ma ochotę po prostu wszystkich wypędzić dookoła. No dlatego... Ale powiem wam szczerze jedną, no tej gry nigdy nie przyszedłem. Ja chyba doszedłem maksymalnie do levelu 17. I później, no po prostu mi się gra chyba znudziła. Już byłem trochę taki wściekniony tą całą otoczką. I może trochę już zmęczony. A może po prostu poziom był za duży i nie ogarniałem tematu. No nie pamiętam, w każdym razie nie skończyłem tej gry nigdy. Niemniej jednak bardzo polecam pograć sobie, nawet z ciekawości. Kto nie zna, kto nie pamięta. Jeżeli ktoś zna i pamięta, to jak najbardziej nie muszę tego tytułu polecać, ponieważ to już... Już to nie trzeba tego reklamować u osób, które po prostu w tamtych czasach zagrywały się na PC-tach. Wyszła też część druga Dungeon Keepera. Powiem szczerze, że jest... Klimatem, dla mnie klimatem jest ciut gorsza, natomiast jeżeli chodzi o ogólny gameplay i ogólną zabawę, jest lepsza. Możemy też sami sobie złoto przenosić, że nie chcemy przeżyć klików i przyspieszyć, że tak powiem, ilość gotówki na naszym koncie. Natomiast mówię, dwójka Dungeon Keepera też jest bardzo fajna, już troszkę z większymi możliwościami, więcej komnat, troszkę fajnie rozbudowane to wszystko jest, tak pomyślane. Trochę błędów też jest poprawionych z części pierwszej. Oczywiście tu jest parę takich niedogodności, ale nie będę o nich mówił, to już sobie sami pograjcie, zobaczycie. Niemniej jednak gra jest naprawdę bardzo fajna, zwłaszcza mi się podobał moment właśnie jak można było sobie salę tortur właśnie wbudować, jak można było sobie zrobić na przykład salę, jak to się nazywało, tam gdzie się składa ofiary, mogliśmy sobie składać ofiary i w wyniku tego wychodziły przypuśćmy jakieś stwory, nie? Można było poświęcić kilka swoich mocniejszych stworków i na przykład uzyskać rogatego rozprówacza, który był absolutnym po prostu rzeźnikiem, którego trzeba było często trzymać w osobnej komnacie, ponieważ atakował nasze stwory. Po prostu wielki agresor. Ja zawsze rozprówaczy takich rogatych brałem sobie ze 3-4, awansowałem ich do
maksymalnego levelu i nie było na nich mocnych, nie? Puszczało się i po prostu oni robili taką rozpierduchę, że tam żaden z tych dobrych bohaterów to nie miał w ogóle szans. Natomiast o ile się nie mylę, w dwójce w Dungeon Keeperze Rogatego można było przyzwać chyba jakimś czarem. No, zrobimy teraz to. Tutaj skarbiec. Robimy leża. Trochę większe. Tak, żeby sobie już stworki przyszły na gotowe. Dobra, dobudujemy tutaj zaraz kurnik. Tak, kurnik powinien wystarczyć, a tu obok zrobimy sobie salę treningową. Kilka chłopików. Tak, już myślę, że możemy spokojnie sobie otworzyć, natomiast tutaj przejście. Są też takie kamienie, których nie możemy rozwalić. Przypuśćmy, ta ściana to jest ściana chyba kamienna i niestety tutaj chłopiki nie są w stanie się przekopać, chociażby kopały nie wiem jak długo. Natomiast tu mamy od boku na szczęście wyjście. Tak, przekupujemy się. Pyc. I tu widzę, że jeszcze jest złoto. I też sobie już tutaj oznaczymy. Pamiętajcie, złota nigdy za wiele, nigdy za wiele złota. Jedziemy dalej. Pyc. No jak tam nie robię jedno. To co szybciej. Tak, tu już mam trochę pola. Dajcie znać w komentarzach, czy graliście kiedykolwiek w tą grę, jak wam ona się podobała, jakie macie z nią wspomnienia jako gracze. Jeżeli nie, to jak już się powtarzałem wcześniej, polecam sobie pograć, zwłaszcza dorwijcie sobie polską wersję. Wiem, że na GOG-u ta gra była za darmo jakiś czas temu, nie wiem czy nadal jest możliwe grania w nią za darmo. Natomiast była, tyle że wersja była angielska, a spolszczenie można bardzo łatwo znaleźć na internecie, w Google'ach. Dlatego polecam poszukać, bo dubbing jest dobry. Jest dobry, wtedy troszkę bardziej się starano niż w większości produkcji obecnych. Co nie mówię, że też teraz wszystko jest złe, co po polsku wychodzi. Natomiast wtedy też tak bardziej chyba się ludzie starali, ponieważ ten dubbing też nie występował za często. Okej, mamy już tutaj wyjście lochu. Zobaczmy jak tam mapa wygląda. Tu jest jakiś sekret na pewno. Warto by to było się przekopać i sprawdzić temat. Teraz to zrobimy. O, i będziemy teraz mieli magów. Możemy też wybudować sobie księgarnię. Już tak dużo nie pamiętam, więc sorry, że tak trochę dopowiadam. I będziemy mieli czarodziei. Czarodzieje są bardzo fajne, naprawdę mocna jednostka. Gdzie to posypałem? Zbudujmy im tą małą księgarnię, ale najpierw poszerzymy sobie jeszcze o, tutaj. Księgarnia księgarnią, ale też muszą stwory. O, stwory też muszą mieć swoje. Ja nigdy nie bawiłem się, moi drodzy, w takie wydzielanie komnat. Przypuśćmy jak tutaj, że jedna komnata, druga. Ja też robiłem po prostu jeden wielki teren i dawałem stworom swobodę. W mojej ocenie było to lepsze, ponieważ stwór nie musiał tracić czasu, żeby przejść sobie tu. To wszystko było pod nosem, tak? Złoto jest pod nosem jest księgarnia, pod nosem jest leże, jest sala treningowa i kurnik. Wszystko po prostu dzieje się szybciej, lepiej i rozwój naszych podopiecznych jest wtedy po prostu... No lepszy, nie? O, tu mamy maga. Możemy też przyjść. Możemy sobie pochodzić. Właśnie, na pierwszym levelu mag tylko może sobie uderzać swoją lachą. Jak to brzmi, nie? Lachą. Może tylko sobie uderzać swoją laską, tą magiczną. Na późniejszych levelach, już którego wytrenujemy, właśnie strzela fireballami, co też jest bardzo fajne. I magowie generalnie dla nas wymyślają nowe czary. Tu mamy znak zapytania, później te oczywiście wszystkie pola będą pełne w miarę progresu. Natomiast tu mamy znak zapytania i mag sobie tu po prostu rozmyśla sobie
kombinuje i wymyśla na nas po prostu nowy czar. Często możemy czarami wspomóc właśnie nasze potwory w walce, co jest też dobre, ponieważ jesteśmy w stanie na przykład, nie wiem, zrzucić na nie, na potwory wroga jakąś lawinę, inne jakieś tam były, też była kula ognista, ale nie jestem do końca pewien, mówię, już trochę pamięć zawodzi w tym kierunku, ponieważ dawno nie grałem. Tak, tu już się przekupujemy, co tutaj jest, tak, tu jeszcze się dokopałem, tu jeszcze kilka brakuje. Więc polecam na początku zawsze po prostu wybudować troszkę większą księgarnię, tak żeby było właśnie parę tomów. Od tego też ile jest książek zależy, ile magów generalnie pomieścimy, bo jeżeli będzie mała księgarnia, no to tam tych magów dużo nie przyjdzie, nie? Dzień wypłaty, mamy nowego stwora, żuka. O, i jest nowe zaklęcie. Zaklęcie przyspieszające. To jest bardzo fajne podczas, nie tylko dla chochlików, żeby przyspieszyć ich pracę, ale także podczas walki. Daje nam to też speeda naszym żołnierzom, naszym stworom. O, coś tu mi śpi. Daje to speeda naszym stworom i... Okej, miałem małe cięcie, przerwało mi tutaj nagrywanie. Ja zaraz zobaczę, czy mi to już... Nie, jeszcze mamy troszkę czasu. Po prostu może już po prostu przekroczyłem czas, jaki pozwala... No nieważne, straciliśmy naprawdę dosłownie 3 sekundy, więc nie ma bólu. Zobaczymy, co tutaj dalej jest. Dobra, pokopmy troszkę, tak na oślep nawet. Coś mi się wydaje, że w tym rejonie coś tutaj będzie, jak patrząc po mapce. O, już bohaterowie zmierzają w naszym kierunku. O, być może będziemy niedługo się bić. Tu są ściany jeszcze nieumocnione. Weźmy trochę więcej tych chochlików. Troszkę jeszcze obawiam się o poziom moich stworów, to nie jest tak, jaki bym chciał, aby był. Wszystkich trzeba szkolić, że ten... Większa sala treningowa, dobra, to mamy tutaj. Do treningu. Widać, że dwie grupki bohaterów zmierzają w naszym kierunku. Dlatego muszę się przygotować troszkę. Ale damy radę, myślę, że już czarodzieje są chyba na levelu drugim albo trzecim. Zbliżymy troszkę. Drugi. No to już za szybko. Czwarty level jest potrzebny chyba, z tego co pamiętam, żeby były kule ognia. A one są naprawdę bardzo mocne. No dobra, przebiją się, to się przebiją. Trudno. Grajmy na razie na czas. Czekamy. Uda im się przebić, czy nie? Miejmy nadzieję, że nie. A, dobrze. Odszkolimy trochę jeszcze nasze potworki. Tu mam jeszcze puste, ale te chujki już działają. Dobra. Spoko, spoko. Teraz tylko ten teren skupić się na rozwoju. I można... Teraz mocniej szybciej. Przyspieszając stwory też podczas uczenia powodujemy, że one po prostu szybciej się uczą. To też jest jakiś zawsze sposób, nie? Jeden czar po prostu możemy wykorzystać do naprawdę wielu rzeczy, co jest też mega super, nie? Tak, dobra, trzeci. Myślę, że czwarty level osiągniemy i będziemy się bawić. Jeszcze sobie jednego opętam, już tu upadek, chodź tu. A nie, już ma. Już ma przywracanie zdrowia, już ma kulę ognia. O co, puścimy? Pum. 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 Dobrze. Można właśnie się tu uzdrowić. Dobra. To co? To bawimy się w takim razie. Tu widzę, że już zmierzają. Otwórzmy im przejście, idą w tym kierunku. Dobra. Jedziemy. Kurna.
No, jest, spotkaliśmy się. Dobra, teraz na spokojnie poczekajmy. Dobra, szybko padł. Puścimy jedną much. Nie, żuk, kurcz, zawsze mi się myli. Much już nie mam dzisiaj, no proszę. No dobra, czekamy dalej. Nic innego teraz nie możemy zrobić. Dobra. Tutaj. Pięknie. Ach, taką walkę lubię. Ale ich zmucili. Ja cię kręcę. Dobrze. O, ja jestem zadowolony. Musimy jeszcze tylko jedno pamiętać, jeżeli nasze, przypuśćmy, stwory jeżeli nasze stwory upadną, ale zostanie to się na naszym terenie, to chochliki przynoszą te stwory, nasze martwe, znaczy martwe, one są prawie martwe, one tak naprawdę konają w pewnym momencie od pokonania, konają sobie, przynoszą je do leża, leże jest tutaj, do leża i taki stwór się tutaj regeneruje, to jest też bardzo fajne. Natomiast po pewnym czasie, no niestety, nasz stworek już wyzionie ducha i nie żyje. To samo dzieje się w późniejszych etapach z bohaterami. Przychodzą sobie bohaterowie i my możemy ich wtrącić do więzienia. Też możemy później oczywiście zbudować więzienie i takiego możemy bohatera generalnie przekonwertować na naszą stronę. Potem walczy po naszej stronie, też jest bardzo fajne. Możemy go podać torturom dla własnej uciechy. Albo dla wyciągnięcia jakichś informacji, przypuśćmy o jakichś, nie wiem, sekretach czy czymś. Czasami tak się też dzieje. No tak, jest dużo możliwości w tej grze, nie? Jest naprawdę świetna. W mojej ocenie naprawdę Bullfrog, firma Bullfrog, która już niestety nie istnieje, stworzyła genialną grę. Zresztą większość ich gier była tak naprawdę świetna. Na przykład Syndicate Bullfroga był genialny. Telehospital, nie wiem czy Konstruktor, nie pamiętam dokładnie czy Konstruktor też był Bullfroga. Temepark był świetny, na Amidze kto grał, kto pamięta. Więc tak, ta firma naprawdę jak przebiła grę, to był taki, w mojej ocenie oczywiście, ktoś się może z tym nie zgodzić, to był taki dzisiejszy Blizzard. Jak już robili grę, to robili naprawdę grę porządną i dobrą. Oho. O kurczę, ale ja, gdzie? Przerywamy wypłatę, moi drodzy. Oho, jest grubo. Pięknie. Dobra, kolejny etap za nami, moi drodzy. Lecimy dalej. No, to była dobra walka. Okay. No, coraz wyżej. Więc mówię, takie gry Bullfroga właśnie, to jest taki dla mnie dzisiejszy Blizzard, nie? Gdzie po prostu gierki były dopracowane, fajne, przemyślane. Nie było jakiejś takiej masówki, że co roku, nie wiem, kurczę, nowy Need for Speed, czy jakieś inne tam gry, które żerują tak naprawdę na tytule, czy Call of Duty, czy cokolwiek innego. Nie, to po prostu jak już coś wychodziło, to wychodziło konkretna gra, nie? Żaden badziew. I właśnie jedną z takich gier jest Dungeon Keeper. Coś pięknego, moi drodzy. Myślę, że przyjdziemy jeszcze, chwilkę jeszcze pogramy, a później już sobie będziemy darować. Tak, zrobimy z tego jedną wielką komnatę. A niech mają co robić te kopiki. Trochę mi się nie wygodnie gra na tym myszce.
No i pięknie. O, tu chyba jest lawa. Teraz zobaczymy. Natomiast trzeba szybko budować też drobny skarbik, żeby te pieniądze miały gdzie spływać. Tu jest niby takie pomieszczenie małe na skarbiec, ale zawsze wolę sobie wokół serca lochu ustawić najpierw, a potem tak podziałać. Tutaj jest wejście, dobra. Myślę jeszcze parę kaszlików. Pozbieramy trochę złota, wrzućmy w skarbiec. Dobrze, super. Tak, tu jest lawa. Weź. No nie, no bez przesady. Gdzie? O kurczę. Dobra. Trzymajcie się z daleka w takim razie. Ech, cholera jasna. Za głęboko się przekopałem. No nieważne. Ogarniemy jakoś, myślę. Mój błąd. Widzisz, że też jest chyba jakiś sekret. Dobra, będziemy działać. Jak zdobędziemy trochę stworków, zwłaszcza jak będzie mucha, to podziałamy tam. A tymczasem zacznijmy. Shit, no. Sam sobie kurna grób wykopałem w tym momencie. I nie ma czym tego za... No właśnie, bo one próbują tutaj ten teren zaznaczyć, te moje głupie potwory. Dobra. Dobra, co by czasu nie tracić. Trochę już tutaj większe leża. Kurnik zrobimy to. Tutaj nie wiem, gdzie są miejsce na sali ćwiczenia, ale spójrzmy to. Jeszcze. Biblioteka obowiązkowo. Tu już się sprzedawałem, dobra. Mamy nowe pomieszczenie, warsztat, w którym właśnie możemy wykonywać różnego rodzaju pułapki. Te pomieszczenie nam daje potwory, chyba trolle, kiedy przychodzą do naszego lochu. Natomiast dzięki temu pomieszczeniu możemy wykonywać właśnie drzwi, różnego rodzaju pułapki. I chyba też powstają wtedy nowe te... właśnie te znaki zapytania. Nowe komnaty można też wtedy po prostu odkrywać. Tak ja przynajmniej pamiętam to. Zaraz zresztą się wszystko okaże, na spokojnie. Bardzo fajnie, gdybyśmy mieli tutaj gdzieś most, żebym mógł tędy przeprowadzić i dobrać się do tych patafianów. Mamy trolla, on tu sobie pracuje, on nie pracuje, ale chyba
Jest czarnoksiężnik, dobra, super. Właśnie tego mi brakowało do roboty. Tu pracują. Aha, te ikonki właśnie. Znak zapytania oznacza, że dany profil po prostu w tym momencie nic nie robi. Znaczy, że opierdziela się, albo śpi, łazi sobie bez celu, nie wiem, je cokolwiek. Tutaj, gdzie jest ta cegiełka, oznacza, że on po prostu pracuje. Tu widzimy, że kokliki właśnie pracują. Jako pracę rozumie się zarówno pracę w warsztacie, przy księgarni, jak i także w tym, w sali treningowej. Czy po prostu jest to jakieś zajęcie. No i wiadomo, tu na końcu mamy mieczyk, czyli ile potworów akurat walczy, no nie? Możemy sobie łatwo, jak zauważycie, są po prostu potwory wybierać i przydzielać im dane zadania. Ja wezmę teraz sobie żuki i każę im trenować, bo stwierdzam, że są leniwe i mają zapierdalać, nie? Dobra, jeszcze musimy trochę tego złota i wypadałoby się, o właśnie, rozejrzeć za nowym. No troszkę już zaczyna mi powoli funduszy brakować, dlatego trzeba po nowe sięgnąć, nie? I tu mamy takie, o właśnie, patrzcie jak ja głupio przegapiłem. Tu chyba jest, nie wiem, czy nieskończona ilość złota. Później te diamenty zawsze takie, o, to zawsze było więcej złota, albo po prostu ich nieskończona ilość. Jest nowa komnata. I jest i most, moi drodzy. Mamy most, super. Będziemy mogli w końcu złoić tyłek. I tak też zaraz zrobimy. Puścimy. Niszczyć! No. Dobrze, otwarte. To teraz będziemy się przebijać dalej. Zobaczymy, co tam jest. I chyba jeszcze drzwi zostały opracowane. Tak. Możemy postawić drzwi. Możemy je zamknąć, tutaj taki jest kluczyk. Nawet nasze stwory nie mogą przechodzić. Możemy je otworzyć, więc nasze stwory przechodzą. Generalnie drzwi są po to, żeby w razie czego nie przyszedł do nas wróg, nie? Musiałby je najpierw rozwalić, żeby się w ogóle tutaj przebić. Potrzeba większego leża, dobra. Jak potrzeba większego leża, to oczywiście je dostarczamy. Trochę niemądrze to rozplanowałem tutaj. Myślę, że zrobimy tak. Wolałbym jednak, żeby wszystko było obok siebie. Jeszcze mi wypłaty się skończy. O, tutaj. Do roboty. Zabić! No, dobra. Teraz się trochę zajmijcie sobą. No teraz to już chyba musicie mieć gdzie spać. No. Już nikt mi nie powie, że za małe lesze będzie. Jak tam kurnik? Kury jeszcze biegają? A, zrobimy też więcej, bo te nie mogą być głodne. Formalne. Tak, tutaj. Coś jeszcze. Sala treningowa jest ok. Tu pracują trole. A jest nad czym jeszcze? Jest pułapka gazowa. Dobra, ustawimy sobie parę pułapek do wejścia. A, to ci gnoje mi rozwalili, kurczę, zobaczcie. Rozwalili moje drzwi. Bardzo, bardzo nieładnie z ich strony. Nie mamy ściany. O, nie mogę.
No, w tym etapie to się, moi drodzy, naprawdę dzieje, nie? Niszczyć! A, co to jest za czar? To jest generalnie wyzwanie do ataku. Bardzo fajne, ponieważ wtedy mobilizujemy wszystkie nasze siły i idą atakować właśnie w ten punkt, gdzie my im każemy. Okej, okay, wyłączamy. No to już nie ma sensu. Nie? Znowuż, kurde. Pokażcie mi tylko, kurczę, gdzie. Tutaj. Cholera. Jedziemy, jedziemy, panowie. Dobra, to robimy już agresora dalej. O. Jakieś tu właśnie już widzę sekrety są. Zobaczymy, co to jest dobrego. No nieważne, wyłączmy agresora. Już tam stwory robią po swojemu, co tam uważają. Jeszcze ten czar mi brakuje, czyli magów trzeba będzie szybciej przenieść do księgarni. Jeden się opierdziela, nie ma tych... A, za mała biblioteka, dobrze. Teraz tutaj troszkę. Proszę. Co my tu mamy? Podwyższenie poziomu, zwiększa umiejętności wszystkich twoich stworów. Super! No, tak jest, że to ja lubię. Co to jest za obelisk? Jedziemy dalej. Gdzie te specjale są przenoszone? Pamiętam, że kokliki gdzieś się przynosiły, chyba w okolice... Skarbca? Nie, jak widać nie. Do. I możemy leczyć. Mamy tutaj zaklęcie leczące, bardzo fajnie, to też jest mega sprawa. A tutaj, podwyższenie poziomu. Super, i tu już mamy kolejne coś, co to jest? Kradzież bohatera. Aha, kradzież bohatera, dobra. No to teraz co robimy? Nie pozwolimy im odpoczywać, tylko do roboty. Trzeba się szkolić, moi drodzy, do wojny. Tutaj. Co my tu mamy? Leniwe żuki. Wszystko fajnie, ale jakoś widać, że bohater jeszcze na nas nie za bardzo się wybiera. Co my tu w ogóle mamy? Tak, tu dookoła wszystko jest... Nie. Jeszcze nie wszystko opanowane. Tutaj musimy się przebić. Tym razem to my będziemy agresorami z tego wynika. No dobrze. Tak to zrobimy. Tak to zrobimy. Co tu jest? Tu jest pusto. Czyli też jakiś tutaj specjal pewnie się znajduje w tym miejscu. Zaraz sprawdzimy. Mamy drzwi, mamy most. Parę leniwych żuków. Dobra.
szybciej. Jednak nie. O! O kurczę. Przyspieszamy i trzeba leczyć szybko. Dobrze, niszczyć. Biblioteka. Przerwało mi nagrywanie, nawet nie wiem kiedy. Więc jak dużo opuściłem, to przepraszam was. No ale skończyłem już właśnie, zniszczyłem serce lochów. No i tyle. Mam nadzieję, że teraz mi dużo nie ucięło, bo trochę za bardzo się wczułem w rozgrywkę. Może trochę mniej komentowałem, ponieważ no trochę ciężko było mi się skupić, powiem szczerze, nad jednym, na drugim. Natomiast no co, no dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do końca, jak zawsze, standardowo. Tak jak pamiętacie, miałem dwie gry na myśli, jeżeli chodzi o dzisiejszy gameplay. Wybrałem akurat Dungeon Keepera. Natomiast w następnym odcinku, żeby, że tak powiem, nie pozostać z jakimś niedosytem odnośnie tego, że musiałem składać, że musiałem po prostu mieć taki wybór, co najpierw nagrać. W następnym odcinku nagramy z tej drugiej gry Longplay, a będzie nią kontra na Pegasusa. Mam po prostu ostatnio ochotę bardzo pograć sobie w kontrę, dlatego myślę, że zrobimy sobie w kolejnym odcinku Longplay. Jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie, gratuluję wytrwałości wszystkim, którzy dotarli do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.